Witajcie drodzy widzowie po krótkiej przerwie we vlogowaniu. Niestety mieliśmy pewne problemy. A to ja publikujesz kiedyś jakiś film, to cały czas nagrywasz, a nic nie wrzucasz. Poza tym gadasz do tych widzów, jak oni i tak tego nie zobaczą. No drodzy widzowie, udało nam się z Krzysztofem dogadać warunki finansowe jego udziału we vlogu. Na szczęście znaleźliśmy kompromis, no i możemy wrócić do nagrywania odcinków. Wystarczyło pół batona. Ja chciałem na ciebie donieść, widzą, że jesteśmy przed Mistrzostwami Polski w maratonie, to masz nieregulaminową koszulkę. Ale idziemy na trening, który będzie trwał godzinę, więc to jest bliższy standardom cross country niż maraton. Nawet short track. O, a tak się to się świetnie składa, bo jestem też majstrem w short tracku, drugi rok z rzędu. Niepokonany. Kto by w to uwierzył? No. Na pewno nie ja, z 2 lat temu. Jak samopoczucie przed Mistrzostwami Polski w maratonie? Średnio. Wczoraj nie zrobiłem treningu, źle się czułem, więc raczej nie zwiastuję to nic dobrego, no ale... Jestem tu, zamierzam walczyć. Chyba, że dzisiaj nie wyjdzie mi próba głosu, to wtedy moje morale mogą trochę podupaść. Ale zakładam pozytywny scenariusz. No właśnie, bo... Widzę to tak. Wyjeżdżamy, na zimnym daję minutówkę pod salmo 600 W, tak. Na pół gwizdka, elegancko mi to wchodzi, możemy się rozejść. Mistrzostwa Polski to też czas odpowiedniej regeneracji. Mordo, ale ty dzisiaj śpisz ze mną, to ty sobie hormonów nie boosteruj. To jest taki specjalny tryb na wyniszczanie wirusów mononukleozy. To wchodzę. Dobra, Krzysztof, nową serię zaczynamy. Opowiedz o swoim najlepszym starcie w tym sezonie. Mistrzostwa Polski, cross country. Nie, w short tracku może. Nie, nie wiem. No, no co ty? A daj mi spokój! No. Najgorsza chwila tego sezonu? Najgorsza chwila, no, Mesto Tulsko. A to wtedy dlaczego musisz tym problem? Tak. Twoje ulubione danie z hotelu Podium? Pierogi. No dobrze. Spokojnie. Piąteczek. Jesteśmy po naprawdę solidnym śniadanku. Pojedliśmy fest. No ale jesteśmy już tutaj w serwisie. Krzysztof już udoskonala swój rower. Krzysztof, co robisz? Wymieniam pancerz i linkę. Tylnej przyrzutki. Widzowie, jeśli byście chcieli, żebyśmy w tę zimę nagrywali poradnik, jak serwisować rower z Krzysztofem, to dajcie tutaj znać w komentarzach. Krzysztof to drugi najlepszy mechanik w naszej ekipie. Pierwszym jest Adaś. Tylko, że on już awansował na stanowisko kierownicze i nie dotyka się w ogóle roboty. No zobacz, jaki prezent. No, no i tak to leci tutaj czas. Tu, piękny. Zobacz, Krzychu, o ten koszul walczysz. Tu jest Adrian. Adrian był mistrzem Polski w maratonie. Krzychu, i ty jutro walczysz o ten koszul. Co? Walczysz jutro o koszul mistrza Polski w maratonie. Największą jakby rzeczą, która może powstrzymać Krzycha, jest to, że trasa przechodzi tu przy hotelu po 2 godzinach i jest spore ryzyko, że nie wytrzyma presji i zjedzie na pokój. Dzisiaj pojedziemy tam, Krzysztof, i opowiesz, jakie stany emocjonalne ci towarzyszą na tym odcinku. Co ty na to? No nie, bo to trzeba by było wszystko wypikać. Halo, policja rowerowa, co tu się wyprawia? A, naprawiamy kierownicę wątrażera, naprawiamy. Nie, teraz to już nie wiem, co robimy. O, dobrze. Utknęła mi część... Część korka mi utknęła w kierownicy i nie chcę z nią jeździć do końca życia. O, znaczy, do końca zobacz. Sezonu, bo... O, chirurgiczna precyzja. Jezu, jak to dobrze, że Parkour stworzył narzędzie do wyciągania korków z kierownicy, które tam utknęły po spotkaniu z drzewem. To jest za gruby. Najważniejsze, że jest Krzysztof Łukasik, który po prostu jara. Ale najbardziej mi się podobało to, że Krzychu sobie stał z boku i nagle zobaczył, że wale pancerzem przez środek kierownicy i po prostu przyszedł i zaczął pomagać. Jest, mamy to. Finish. A ja jestem ekspertem od wybranych klocków, bo wymieniłem z przodu i z tyłu i mam 50% skuteczności. Z przodu się udało, z tyłu nie do końca, ale Adaś dał radę i mój rower jest
Dobrze, Michał, jesteś faworytem mistrzostw Polski. Jak się czujesz w roli faworyta? Jaką masz taktykę? A co, bo jestem faworytem? I komu się go obawiasz? Nowe klocki mam. Nie, no nie. Myślę, że wszyscy mamy takie same szanse. A obawiam się? Nie, no ja już powiedziałem chyba ze 3 razy, że dla mnie czarnym koniem tego wyścigu jest Karol Ostaszewski. To dla mnie zaszczyt. Dobra, no ale wracajmy do poważnych. Bernie, czemu ty naprawiasz rower w butach kolarskich? Bo przed chwilą też naprawiałem buty kolarskie i tak już zostałem. A jakie zadanie teraz realizujesz? Wymieniam klocki z tyłu, bo na objeździe tej cudownej trasy, jakże wspaniałej, skończyłem klocki. A wiesz, że klocki się wymienia zdejmując koło? Słuchaj, krok po kroczku. I tak tą śrubeczkę musiałem odkręcić, prawda? No ale tak, jakbym ci nie powiedział, to zakładam, żebyś nie odkręcił tej śrubeczki od zdjęcia koła. Słuchaj, wszystko po kolei, ja to jestem profesor. I zaraz mówiło... Oj, Łukasik wychodzi, cały Łukasik wychodzi. O, Robert leci i polecę. I piękne to jest podsumowanie. Ostatni raz. Być może w życiu, kto wie, na przyszły rok kontraktu nie ma. Jutro koszulka może mi zostać odebrana i może nie być już szansy, żeby ją odebrać. Ale to elegancko, od przyszłego roku w Masterach sobie będziesz jeździł. W Masterach to ja mogę na busach latać. Renówkach Mastera. Spokojne rozkręcenie nóżki. Jest fajnie, co? I... Jest z nami Jezior Bike. Maciek. Nie ma żadnego zawodników, no jestem ja, ale ja to jestem incognito. Jakie wyniki w Elicie obstawiasz? No, mężczyzn. Ja powinienem wygrać. Drugi powinien być Karol Ostaszewski. No i trzeci. Ten. Na Krzychu. Jak się nie pochali na początku, to też może wygra. Rozumiem. Piękne typy, brawo. Dziękuję. Nie no, stromo jest. Chciałbym ważyć 67 kg na tej trasie. Prowadzenie zrobione. No i czuć już od razu spadki glikogenu w mięśniach, więc... To wcale mi się ten podjazd tak nie dłuży. Trzeba wciągnąć pentkusa. Są też naturalne sposoby, jak żelki z głupołazu. Tak to jest. Na truskawkowym się najlepiej serwecie. Tylko mango. Tylko truskawka. I TVP Info. Dzień wyścigowy przed maratonem. Czyli dzień przed maratonem. To festiwal jedzenia. Kołaczy z Wiślanki. Nie mogło go dzisiaj zabraknąć. Krzysztof, a tobie co się już udało dzisiaj zjeść? Jajecznicę na śniadanie. Potem lody na... Lody podczas przejażdżki. A ja jeszcze i właśnie tak potem dzieci to oglądają i mówią: ja zostanę mistrzem Polski w maratonie jedząc jajecznicę. Opowiedz o tej tonie węgli, którą dorzuciłeś do jajecznicy, ty oszuście. No dobra, no zjadłem jeszcze jakąś bułeczkę z dżemikiem, jedną, może dwie, no ale... Może 4. Ale co to było? No i potem po powrocie z przejażdżki zjedliśmy duży talerz makaronu, każdy z nas. No i mogłoby się wydawać, że to był obiad i że czekamy już tylko na kolację, ale nic bardziej mylnego, bo to był obiad numer 1 o 16.30 idziemy na obiad numer 2, który, niedługo. Który pierwotnie powinien być kolacją, no a potem jeszcze mamy asa w rękawie w postaci pizzy od Włocha. No a potem wszystkim za wskazówkami pana Pawła, no każdy z nas musi jeszcze przyładować 2 wagony delicji. Podwójny wagon na 2 nogi. No i szczęśliwi o 22.00 będziemy mogli już w spokoju ducha położyć. Ja jeszcze chciałem poruszyć temat, z jakiej paki Krzyżek dostał 1. Przecież to się nie należy. Numer 1. To jest mokry sen. Wielu mastersów. Numer 1 na Bike Atelier. A ja to po prostu mam! Pewnie licytację wygrał na Wośpa. 9853 zł zapłacił za ten numer. On jest... Korzystając z chwili, że wszyscy są zajęci własnymi sprawami, poproszę Pawła o ekskluzywny wywiad przed mistrzostwami Polski.
Paweł, dziś był ostatni dzień w koszulce mistrza Polski. Jutro jest dzień, w którym będziesz jej bronił. Jaką masz taktykę na swoich rywali? Udajmy, że mnie tu nie ma. Mogę cię zostawić samego z kamerą, a ty... Nie wiem, no trasa jest tak wymagająca, że trzeba będzie to... Kurczę, no nie oszuka się nic. No ruszymy i zobaczymy, jak będzie szło. Jak będzie szło dobrze, to trzeba trzymać tempo tych... Na pewno nie będę nadawał tempa od początku. Pytanie, czy utrzymał tempo tych najmocniejszych i jak długo to zrobię. No i tyle, zobaczymy. No wyścig jest mega długi. A co sądzisz o nastawieniu Krzysztofa? No Krzychu to jak zwykle wali ściemę, że on to po prostu nie będzie się tu ścigał, nie wiadomo co. Że on to sobie stanie na samym polu, a prawda jest taka, że pewnie powalczy o złoto i będzie mu żarło tak, że wszyscy się znowu będziemy... Właściwie najlepszy nie wiem, zastanawiam jak to jest możliwe, bo jestem do tego totalnie przyzwyczajony. Ja też jestem zdania, że Krzychu zasłonę dymną robi jak 150 z tym schodzeniem do hotelu w połowie trasy. Nie po to całą rodzinę tutaj ściągał, żeby zejść do hotelu po połowie trasy. Dokładnie. No dobra, Paweł, to ostatnie pytanie. O co chodzi z tymi delicjami? No, delicje to jest ważny punkt każdego ładowania. No. Był plan na 2 wagony delicji dzisiaj, no, ale przeczytałem ile one mają kalorii i stwierdziłem, że to była przesada. Znaczy kalorii, no... 2 wagony delicji to byłoby 210 gram węgli, z czego 150 gram cukru, więc no to nawet dla takiego misia jak ja jest już lekka przesada. No ale delicje bardzo są podobne do nogi, jak widać. I tutaj ilość delicji, jak sobie podzielimy, nie wiem ile ich tam jest, powiedzmy 10, to dzielimy sobie nogi na takich 10 komór. Każda delicja to jest naładowana noga jedna dotąd, to 2 delicje, 3, 4, 5 i tak to rośnie. Zjemy całą paczkę, to jest pełna energia załadowana. Ostatnie przygotowania przed startem. 8.30. Krzysztof właśnie wysmarował rower jakimś czymś bliskim. Miodem. Berni, co robisz? Rozpisuję sobie swoją strategię żywieniową na ten wyścig. Gdzie ją rozpisujesz? Na kierownicy. Ty, no ale to jest kolarstwo romantyczne, a nie, co ty robisz? Nie, to nie jest kolarstwo romantyczne. Ty psujesz w ogóle całą atmosferę kolarstwa. Krzysztof, ty słyszysz, co on robi? Będzie chał jak w zegarku. Co jak co, ale romantycznie to dzisiaj nie będzie. Także Karol... Ja tam, ja was nie rozumiem, stawiacie cele sportowe ponad przyjemność z jazdy. Byłeś na tej trasie? Byłem, bardzo mi się nie podobała. No. Ale chociaż się oszukuje, że jest nadzieja na to, że będzie fajnie. Moja i twoja nadzieja. To chyba taka zigra, która się chwała. To fajnie, źle, krzychu, wszystko źle. Pożywienie również gotowe. 5 dużych penkusów, 5 małych, ale jeszcze planuję dobrać co najmniej 4 duże, żeby tych 100 gramów węgli na godzinkę nam się zgadzało na dystansie. Do tego jeszcze mam tutaj szydełka, niestety małe, wezmę imbusa. Dawaj! Pojechał chyba Piotr, co? Dawaj! Tak. No, dawaj! Tak? Dawaj! Dawaj! Nie. Dawaj! I będzie walka o tytuł mistrza polski w maratonie MTB! Paweł Bernas, Krzysztof Łukasik, to teraz sędziowie. I wszystko zaraz nam zostanie zweryfikowane. Jaka kolejność? Powiedz coś. Wygrałeś? Finisz. Z kim? Bernim. Ale mówiłeś, że na płytach nie będziesz w ogóle miał siły jechać. No, odjechałem tam Cikowi. Jak się jechało? No, mega trudno.
No i co, w zasadzie po półtorej godziny to już miałem w takim myśli, że nie dojadę. No ale jakoś dotarłem do tego Białego Krzyża. No i potem, no tak już odliczałem te podjazdy, jak dojechaliśmy do ostatniego podjazdu, we trzech. No to wiedziałem, że co, że trzeba to próbować rozgrywać takim szarpanym tempem. No i w ten oto sposób zrobiliśmy Zika. No i zostałem ja z Bernim. No ostatni zjazd zjechał, pierwszą część Berni pojechał z przodu, drugą część ja. No i do finiszu Berni wychodził jako pierwszy. No i serio, tyle. Obój z sprychy. No, tyle. No, że gratulacje. Szkoda mi Berniego, no ale... Taki jest sport. Leszek Jaśkiewicz, junior, mistrz Polski juniorów w maratonie. Jak się jechało? Ogólnie bardzo fajny wyścig. W zasadzie już zaatakowałem od samego początku. Gdzieś tam Brian Schwider troszeczkę wyszedł na prowadzenie, jednak szybko skasowałem atak. I pierwszy podjazd już pojechałem na pierwszej pozycji. Później drugi podjazd na pierwszym punkcie kontrolnym i był jeszcze lepszy. Miałem czasy w międzyczasie lepsze o 2 minuty niż zawodnicy elity. I w zasadzie utrzymywałem już całą przewagę do końca wyścigu, przebijając się przez zawodników z dystansu giga, przez różnych amatorów, którzy mnie często blokowali. Więc głównie na tym się zmęczyłem. Aczkolwiek niewątpliwie jestem bardzo zadowolony z mojego wyniku. Brawo Leszek. Dobra robota. Odbyłem się za Mistrzostwa Polski w Białce Tatrzańskiej. No, bo tu nie było wielkich gapów. Nie było. Dropo gapu. Nie było gapu. Stoliko gapu. Dobrze, brawo. Nie było lotów przez kierownicę. Michał Glanc. Byłeś trzeci czy czwarty? Trzeci. Brawo, Michał. Opowiedz, co tam u ciebie. No co, no mega ciężki wyścig. Mega ciężki wyścig, bardzo wysoki poziom i co? I to tak właściwie było, że żeśmy... Najpierw jechałem z Krzyszkiem, po dwóch godzinach dojechał do nas Berni i potem na Czarnej Wisełce żeśmy bardzo, no, mocno zwolnili, dojechał do nas Karol. Jechaliśmy tam kawałek. Ale nie ja. Nie, Karol Rożek. Nie wiem, co było dalej za nami. I co? I potem rwane tempo, właściwie ostatnia godzina, Karol tam odpadł, zostaliśmy we trzech i ostatni podjazd, no to co? No ja strzeliłem tak z kilometr do szczytu. Chłopaki pojechali właśnie takim rwanym tempem, a ja z dużą przewagą w sumie na tym trzecim pewnym miejscu dojechałem, także plan minimum wykonany. Medal jest. Brawo. A Karol jakoś mało ubłocony jesteś. No ja niestety zakończyłem swoje ściganie na Białym Krzyżu. Ale to po prostu bajka i kafe cię przekonało na kartę, tak, i ciastko, no, czy jakieś defekty? Dokładnie, dokładnie. No. Bajka i kafe i ciastko na kreskę na twoje nazwisko. Piękna sprawa. Najlepszy w Polsce!